Najprościej mówiąc, nie ma takiej niestety opcji. Wiem, że patrząc na topkę streamerów możesz odnieść wrażenie, że można grać w różne gierki i w co się tylko chce i mieć setki czy też nawet tysiące widzów. Niestety rzeczywistość jest nieco inna. I żeby rozwinąć swój stream, musisz podejść do tego troszkę inaczej niż osoby, które w tym momencie są na szczycie. Oni zazwyczaj są już dłuższy czas na rynku, mają oddaną grupę fanów, mają zbudowaną społeczność, gdzie ty dopiero zaczynasz, gdzie dopiero ludzie zaczynają cię poznawać, zaczynają do ciebie docierać i zaczynają darzyć cię jakąś większą lub mniejszą sympatią. I w tych dwóch przypadkach zasady gry są całkowicie inne. A nawet gdyby były takie same, to musisz koniecznie zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne rzeczy. Rzecz numer jeden to to, że u topowych streamerów bardzo często gry się powtarzają, ponieważ ludzie mają upodobania pewnego rodzaju i lubią konkretne tytuły. Tytuły, w których coś się dzieje albo które są skillowe. Topowi streamerzy zdają sobie z tego sprawę, więc nawet jeżeli zmieniają te gierki, to i tak bardzo często na takie, które w aktualnej chwili są na topie. Drugą kwestią jest to, że jeżeli mam jakiegoś streamera, który głównie trzyma się jednej gry i zmieni tą grę na nie swoją grę, tylko na jakąś inną, zupełnie obcą jego publiczności, to bardzo często u takiego streamera również widać spadki. A trzecim punktem jest to, że streamerzy, którzy mają różnorodny content, czyli są tak zwanymi variety. Przepraszam bardzo, ale naprawdę nie potrafię tego słowa wymówić. Bardzo często opierają się w dużej mierze na kategorii just chatting. Gry bardzo często stanowią tylko dodatek do ich kontentu, a oni głównie swoją popularność zdobywają właśnie w kategorii rozmówek, czy też po prostu różnych aktywności i tam zdobywają sympatię widzów, robiąc coś nietypowego. Oczywiście to wszystko nie oznacza, że ty jako początkujący streamer musisz koniecznie przez pierwsze 3 lata streamować tylko i wyłącznie jedną grę i nie wolno ci żadnej innej gry włączyć. Natomiast trzeba to robić cholernie z głową i trzeba przede wszystkim na początku mieć odpowiednie podejście. Ale do tego przejdziemy za momencik. Natomiast jako początkujący streamer, czy też początkująca streamerka, zdecydowanie lepszym ruchem będzie skupić się na jednej grze. Przynajmniej na początku. Za chwilę pogadamy sobie o tym, co robić później i jak zwiększać ten repertuar. Ale w momencie, kiedy zaczynasz, kiedy masz jeszcze 0 widzów, 1 czy 5 widzów, najlepiej jest skupić się na jednym konkretnym tytule i z tego tytułu tworzyć content. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Sporo osób, która na początku zacznie cię oglądać dlatego, że cię polubi, ale jednocześnie lubi tą grę, którą aktualnie streamujesz. Jeżeli będziesz robiła coś takiego, że pierwszego dnia streamujesz ten tytuł, drugiego coś innego, trzeciego coś jeszcze innego, czwartego coś innego, piątego może wrócić do tego pierwszego tytułu, to osoba, która weszła na twój stream i w pierwszym momencie powiedziała, to jest fajny stream, chcę go oglądać, może już nie być do końca zainteresowana, bo zobaczy inny tytuł, który jej kompletnie nie interesuje. Ale ja chcę grać w różne tytuły i chciałbym, żeby ludzie oglądali mnie zawsze i byli na streamie dla mnie, a nie dla gry. Spokojnie, zdaję sobie z tego sprawę, ja też bym wiele rzeczy chciał, ale niestety nie wszystko jest realne. Nie da się zrobić streamu, który będzie oglądany tylko i wyłącznie dla twojej osoby i nie będzie miało znaczenia, co na tym streamie robisz. Ludzie mają swoje gusta, mają swoje oczekiwania i oni chcą czegoś konkretnego. To nie jest tak, że będą oglądali to, co narzuci im streamer, a przynajmniej duża część tych ludzi. Raczej będą szukali tego, co im odpowiada, co oni sami chcą oglądać. A jeżeli tego nie znajdą u ciebie, cóż, no, wyjście jest bardzo proste, wystarczy wyjść z twojego streamu i iść na inny stream, gdzie to znajdą. I to też jest bardzo istotna myśl, którą sugeruję sobie zapamiętać. Widzowie oglądają to, co chcą, a nie to, co chce streamer. I twoim zadaniem, jako taki streamer, który myśli o karierze streamera, powinno być zastanowić się, czego ludzie chcą, czego potrzebują i im to dostarczyć, bo musisz spełniać oczekiwania ludzi, a nie swoje. Tak jak ja robię filmy, których ty potrzebujesz, a nie które ja bym chciał nagrywać, bo gdybym nagrywał to, co chcę, to bym teraz nagrał gameplay z Wiedźmina 3, a nie poradnik o streamowaniu. Oczywiście poradnik też chcę nagrać, żeby rozwinąć ten kanał, ale jeżeli miałbym coś robić w 100% z pasji, to teraz bym sobie poszedł i pograł. I oczywiście jest taka wizja, że ludzie przychodzą na nas stream dlatego, że nas polubili, że jesteśmy fajną osobą, mamy fajny charakter, fajnie się nas słucha, fajnie nas się ogląda i po prostu zakochali się w nas, tak oczywiście w cudzysłowie, i oglądają nas, a nie to, co my robimy na tym streamie. Problem jest tylko taki, że żeby tak było, to najpierw te osoby muszą cię poznać. A żeby cię poznały, musisz ich jakoś na początku do tego zachęcić. Właśnie dlatego istotnym elementem na starcie, kiedy streamujesz, jest skupić się na dostarczaniu tego, czego oni potrzebują, tak żeby ich zainteresować, a w momencie, kiedy ich zainteresujesz, możesz owszem zmienić swoje podejście do streamowania i bardziej myśleć o tym, żeby pokazywać siebie jako fajną osobę, ale musisz mieć zbudowaną społeczność, musisz mieć fanów i musisz mieć grupę oddanych widzów, dopiero wtedy to zadziała, a nie zadziała to od samego początku. A skoro mowa o początku, to wróćmy do początku. Czyli co, muszę grać w jedną grę?
Ale tak cały czas? Przecież to jest nudne i mi się nie będzie chciało. Jeżeli mam być szczery, to na samym początku to jest właśnie bardzo dobra droga. Mianowicie wybrać sobie jedną konkretną grę, jeden konkretny tytuł i robić jak najlepszy content właśnie z tej gry. Zarówno na streamie, jak i być może poza tym streamem. I później, w momencie kiedy już zdobędziesz określoną liczbę widzów, może to być 20, 50, 100, 500, można oczywiście zacząć myśleć o kolejnych tytułach, ale nie na zasadzie, że dobra, to tej gry już w ogóle nie pokazuję, tylko na zasadzie, że pokazujesz tą swoją główną grę i dodatkowo dorzucasz jeszcze kolejne tytuły, 10, 20, 30 czy 40%. Wtedy oczywiście ilość widzów prawdopodobnie spadnie, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli streamujemy jeden konkretny tytuł i nagle zmienimy sobie grę na coś innego, to większość osób, czy jakaś tam część wyjdzie z naszego streamu, ale część oczywiście zostanie i też się będzie dobrze bawiła i możesz tą grę wprowadzać coraz częściej, coraz więcej i tak dalej, czy też dodawać kolejne gry i ta widownia zacznie się mieszać, bo na tych kolejnych grach też będzie zdobywała nowych widzów. Ale tutaj zdecydowanie kluczem jest na początku zbudować grupę oddanych widzów, którzy oglądają tą grę, którą sobie wybierzesz na starcie. Za chwilę powiem Ci więcej o wybieraniu gry, bo to też jest istotne, a następnie z biegiem czasu wprowadzać kolejne tytuły. Natomiast jeżeli marzy Ci się taka kariera na podstawie charakteru, na podstawie tego, jaką jesteś osobą, jak się z Tobą rozmawia i tak dalej, to bardzo dobrym ruchem będzie zamiast wprowadzenia kolejnych gier, wprowadzić opcję just chatting, czy też rozmówki i po prostu rozmawiać z widzami, opowiedzieć im o swoim dniu, spytać się, co tam u nich słychać, poprzeglądać internet, skomentować jakiś film, czy porobić inne aktywności, które niekoniecznie opierają się na graniu, a po prostu na relacjach międzyludzkich, jak na przykład pogranie w kalambury albo w inne takie towarzyskie gierki. Tutaj też dodam jeszcze jednego bardzo istotnego tipa. Jeżeli skupiasz się na jednej konkretnej grze, to musisz pamiętać, że grupa Twoich odbiorców ma jakieś preferencje i prawdopodobnie będą się te preferencje u większości Twoich widzów pokrywały. Czyli Twoja po prostu widownia będzie miała jakieś określone rzeczy, które lubi. Jeżeli przykładowo nagrywasz horrory, a nagle zaczniesz grać w Minecrafta, to istnieje spora szansa na to, że osoby, które interesują się horrorami, nie zainteresują się Minecraftem. No chyba, że wyjdziemy z założenia, że Minecraft będzie dla nich horrorem, no to wtedy tak. Natomiast jeżeli chodzi o wybór gry, jest taka stronka, która się nazywa Salinom i tutaj możemy sobie wejść w kategorię gry. Link do tej strony prawdopodobnie znajdziesz w opisie tego filmu, chyba że zapomniałem. Następnie wybieramy sobie język polski, wybieramy sobie 30 dni i tutaj możemy sobie na przykład Most Watched wybrać. I patrzymy sobie po średniej ilości widzów na gierki, które są w Polsce popularne. I mamy tutaj wypisaną rozpiskę i warto jest na tą rozpiskę zerknąć. Bo jeżeli zaczniesz streamować grę przykładowo z czwartej strony, czyli na przykład jakiś Conan Exile, który ma średnio widzów ostatnio 8, to istnieje spora szansa, że to nie jest najlepsza gra do streamowania, bo nikt jej w Polsce nie ogląda w tym momencie. I o wiele lepiej jest wybrać sobie jakiś tytuł, który jest tutaj na pierwszej stronie. Na przykład Contraband Police, to może być całkiem ciekawa opcja na chwilę obecną, bo co prawda ogląda to tylko 63 osoby, ale prawdopodobnie też nie ma zbyt wielu streamerów z tej gierki, więc to może być ciekawym pomysłem. Innym pomysłem może być na przykład Hearthstone, czyli gra, którą ja dosyć długo streamowałem. Ogląda to setka widzów średnio i streamerów też chyba nie ma zbyt wielu na chwilę aktualną. Mamy tutaj kanały obok. Aktualnie średnio jest jeden streamer, więc można całkiem fajny content na tym zrobić. Innym przykładem może być, tutaj mamy Euro Truck Simulator, gdzie mamy 130 średnio widzów i 5 średnio streamów, czy jakieś inne giereczki z tej listy. Oczywiście to nie wygląda tak, że musimy się koniecznie trzymać tej listy. Jeżeli tutaj gra jest nisko, to nie możemy jej streamować, bo jeżeli sobie będziemy budowali zasięgi na innych platformach i z tych innych platform będziemy przyciągali osoby na nasz stream, to spokojnie można wybrać nawet tego Conan Exile, jeżeli na innych platformach znajdziemy na to widzów. Natomiast warto się po prostu tą stroną posiłkować, zastanawiając się, jaką grę możemy w danym momencie streamować, ale absolutnie nie traktujemy tej strony jako wyznacznik, szczególnie jeżeli planujemy robić content na innych platformach, w ten sposób budować sobie zasięgi oraz wciągać ludzi na nasz stream. A jak to zrobić, to tłumaczę w tym filmie, który tutaj znajdziesz, który możesz obejrzeć. I w tym filmie dowiesz się, jak użyć innych platform do zdobywania widzów właśnie na Twitchu, więc warto go teraz obejrzeć.